Ryszard Maj, Kolej od kuchni, zapraszam. Parowe kotły ogrzewcze. Cofniemy się do roku 1960, kiedy to w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu powstaje 13 sztuk wagonów spalinowych serii SM80. Są to wagony z silnikiem diesla wyposażone w przekładnię hydrauliczną oraz kocioł ogrzewczy firmy Vapor ze Stanów Zjednoczonych. Parametry techniczne kotła. Wydarność pary 250 kg na godzinę. Wydajność cieplna 150 tysięcy kilokalorii na godzinę. Ciśnienie robocze pary 3 do 5 kg na centymetr kwadratowy. Ciśnienie tłoczonej wody do wężownicy 8 kg na centymetr kwadratowy. Ciśnienie paliwa 4 kg na centymetr kwadratowy. Temperatura wytworzonej pary 150 stopni Celsjusza. Stopień odparowania wody około 90%. Temperatura spalin w kominie około 300 stopni Celsjusza. Zużycie paliwa 10 kg na godzinę. Od 1960 do 64 powstało tylko 13 sztuk tych pojazdów. A jakby powstało 500, a może 1000, ile linii kolejowych by było uratowane? A jak ważna jest kolej, to teraz widzimy na tym konflikcie zbrojnym w Ukrainie, gdzie prezydent największego mocarstwa decyduje się za jazdę koleją, bo jest najbezpieczniejsza. Nie samolot, nie czołg czy samochody pancerne mknące przez bombardowany kraj, tylko właśnie kolej. W tym odcinku przedstawiam tylko wagony spalinowe z kotłami ogrzewczymi. Następny odcinek będzie przeznaczony na lokomotywy z kotłami ogrzewczymi. Proszę Państwa, kolejnym pojazdem bardzo znanym będzie węgierska maszyna SN61. Za chwilę nam się zareprezentuje na jednej z parad w Wolsztynie. I proszę, tutaj jest nasza bohaterka. Nie będę omawiał parametrów technicznych tego wagonu motorowego, ale film jest o kotle ogrzewczym. Na tej pojeździe z kolei zastosowano kocioł ogrzewczy firmy Clayton z Anglii. Kotły ogrzewcze typu RO500 o wydajności pary 195 kg na godzinę. Są to kotły wodno-rurkowe o wymuszonym obiegu wody, opalane olejem napędowym pobieranym bezpośrednio z głównego zbiornika paliwa. Różnią się od pozostałych kotłów, to jest Vapora i WB5, tym, że w dolnej części znajduje się komora spalania, a w pozostałych jest ona umieszczona u góry kotła. Wydajność pary, tak jak mówiłem, 195 kg na godzinę. Wydajność cieplna 126 535 kilokalorii na godzinę. Ciśnienie pary 4,57 do 8,08 kg na centymetr kwadratowy. Zużycie paliwa 18 litrów na godzinę. Powierzchnia ogrzewcza 4,55 m kwadratowego. Waga tego kotła 530 kg.